Czy Łukasz Rzeszta nigdy się nie przyznaje z Łukaszem Ożniakiem? Bo ma jakąś urojoną taką fazę, że nie chce tego robić. I on się będzie tego trzymał, będzie zdeterminowany raczej. I co by nie było, to chyba nigdy nie pokaże. Też mi się tak wydaje. No bo po co? No, wymyślił sobie jakieś tam takie założenie, że no nie chce pokazywać decyzja, twarzy. No po to został ułożony właśnie ten worek. Później stwierdził, że zmieni swój imidż i założy maskę, także no to jakaś taka kreacja artystyczna. No, no każdy wie, ale ja na przykład nie mówię, bo to jakoś szanuję, że no tak, że no, nie, on nie chce. Indywidualna decyzja, jak chce. Ale stało się jak stało, że wszyscy wiedzą. Trudno. Chociaż ja wiem, jaki może być powód tego. No. Ja wiem, jaki może być powód, jaki? Ponieważ kamerzysta, taka ciekawostka, której w sumie nie powinienem mówić, ale ona mi i tak już gdzieś tam wyciekła. No. I ja tak sobie wszystko przeanalizowałem, że to może być powód, a wiem, że tutaj może być trochę osób zainteresowanych, także taka ciekawostka odnośnie właśnie pana kamerzysty, że pan kamerzysta już kiedyś, jak skończył z Askiem, próbował coś tam działać na YouTubie z Kariną na przykład, ze swoją dziewczyną. Tam Nitro pokazywał filmiki, że też bawił się zabawkami erotycznymi z taką 14-letnią dziewczynką i właśnie to wrzucał na YouTube'a. I to się spotkało z niesamowicie ogromnym hejtem. I mi się wydaje, że on po prostu chciał tego uniknąć. Chciał uniknąć hejtu skierowanego w jego stronę, dlatego po prostu twarzy nie pokazywał, bo to też... To też jest zupełnie inaczej, kiedy pokazujecie się gdzieś z twarzą i bez twarzy. Na przykład jak gadałem ostatnio z tymi z Masno, to on właśnie powiedział, że oni takie chore akcje robią tylko i wyłącznie dlatego, że mają po prostu pozakrywane twarze. No tak. To się człowiek zupełnie inaczej czuje. No tak, to jest wy też, wiadomo. Jak wychodzicie to się w maseczce, to też się zupełnie inaczej czujecie, no bo ciężej jest was rozpoznać, bo po prostu nie oberywacie tym, co zrobicie na twarz. I właśnie myślę, że to było tym spowodowane, że po prostu nie chciał oberwać od ludzi hejtem, tak jak to było w przypadku, kiedy pokazywał swoją twarz. Nie wiem, czy są jeszcze te filmy dostępne, nawet jakby były to... Ja widziałam ten jeden. Ale to chyba... To nie wiem, czy to było na YouTubie, czy na Asku, ale ja widziałem te filmy, jakie one były. Całkiem grzeczne, całkiem eleganckie. Tylko nie wiem, skąd się ten hejt wziął. Marek, dzięki za ostatniego rajda. Możesz dziś też pomożesz z bobeczkami z góry. Dzięki. Lightford, MC Dobry, 9-3. No nie wiem. Tutaj o innych rzeczach musimy pogadać. Później ewentualnie może porobimy sobie jakieś rajdy. Także co? Myślę, że wyczerpałem całkowicie ten temat. I mam nadzieję, że nie powiedziałem nic złego, bo ta informacja już i tak była publicznie. Nitro ją tutaj właśnie wyciągnął na światło dzienne.